Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ostatnio dzieje się tak dużo, że mam problem, aby każdy temat poruszyć na vlogu. Postanowiłem więc grupować tematy, tylko że tu pojawia się problem z tytułem, jaki nadać. Dzisiejszy vlog można by zacząć od dwóch zupełnie różnych końców i nadać zupełnie różny. Tytuł. Można by zacząć na przykład od informacji podawanej nam przez moim skromnym zdaniem wybitnie propisowski portal do rzeczy, który już w tytule informuje. Ukraińscy kierowcy blokują drogi w polskich miastach. To odwet za protest na granicy. I skupić się na tym, że już zaczynamy powoli mieć przedsmak tego, co czeka nas w związku z głupią. A może wręcz szkodliwą dla Polski polityką rządu Prawa i Sprawiedliwości, usłużnych im mediów, często usłużnych za pieniądze idące w gigantyczne kwoty, które sprawiły, że mamy na terenie Polski wielomilionową mniejszość, która jak już widać potrafi krzywdzić nas, Polaków, w ramach odwetu za to, że robimy coś, co im się nie podoba. Na razie blokują drogi w polskich miastach za to, że śmiemy nie pozwolić zniszczyć nam branży transportowej, bo im się tak podoba. Strach powiedzieć, co będzie, gdy zrobimy coś, co im się naprawdę nie spodoba. Na przykład, drodzy Państwo, zechcemy przestać finansować dla nich programy socjalne lub też. W praktyce darmową możliwość leczenia się, czyli na nasz koszt, często, jak ujawnił jeden z ratowników medycznych w Polsce, na pozycji uprzywilejowanej względem Polaków czyli my płacimy, oni się leczą, często w pierwszej kolejności. A co by było, gdybyśmy na przykład spełnili interes Zełańskiego? i chcieli, tak jak to już przecież propagandyści wojenni jakiś czas temu postulowali, dosłownie wyłapać na terenie Ukrainy Ukraińców i odesłać ich Zełęńskiemu, żeby mógł ten ich wysłać na front. No, drodzy państwo, takie słowo na w, które jest słowem oznaczającym nazwę pewnej miejscowości, gdzie nas mordowano za to, że byliśmy Polakami, to się trochę już tam na usta ciśnie, nie? Ale można też ten vlog zacząć od sytuacji pozytywnej. O ile bowiem od naszych polityków próżno szukać wsparcia, zarówno ta obecna niby koalicja, czyli PiS z przyległościami typu suwerenna Polska, jak i ta Dzisiejsza opozycja, przyszła koalicja, nazwijmy to zarówno PiS, jak i Antypis, jakoś nie chwali się do em, wsparcia protestujących. Natomiast dostaliśmy wsparcie od Słowaków. Drodzy Państwo, i to jest Polsat, e, protest na granicy z Ukrainą. Słowacy przyłączają się do polskich przewoźników. I wydaje mi się, drodzy Państwo, że od tego zacznę. Że mimo tego, że sytuacja za sprawą Polityków rządzących Polską i usłużnych, często kupionych wprost przez nich mediów jest tragiczna, bo za swoją pomoc yy, no po prostu cierpimy i można z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że ten poziom cierpienia będzie wzrastał w miarę jak będziemy robić rzeczy, które się bardziej nie podobają. O tyle. No, przynajmniej za granicą mamy wsparcie. Tutaj u Słowaków sądzę, że możemy też liczyć na Węgrów, na Czechów. Sądzę, że jest kilka krajów w Unii Europejskiej, które zechcą nas, Polaków, wspierać, bo nasza walka, drodzy Państwo, jest walką słuszną. Nie dość, że walczymy o swoje interesy z krajem, który jest przez nas wspierany. To jest w ogóle jakieś kuriozum. To jest taka sytuacja, jakby na przykład moja córka musiała protestować przeciwko krzywdzeniu jej przez rodzinę z naprzeciwka, którą ja karmię. I ja codziennie rano noszę im śniadania, obiady, kolacje, a oni krzywdzą moją córkę. I moja córka protestuje, w odpowiedzi na to spotykają ją represje z ze strony rodziny naprzeciwko nim, jeszcze bardziej krzywdzą dzieciaka. A ja zamiast powiedzieć: Słuchajcie, tu zaszło jakieś kuriozalne nieporozumienie, wyście się chyba z kimś na rozumy pozamieniali i to była jakaś mało inteligentna istota, albo po prostu coś tu się odpierdziela na takim poziomie, jakiego nie rozumiem. Słuchajcie, Wy jesteście ode mnie zależni. Ja Was karmię. Jeśli przestanę Was karmić, to wypadniecie just like that. I wy mi krzywdzicie córkę? Was porypało? No, niestety sytuacja jest jaka jest, no ale przynajmniej sąsiedzi wsparli moją córkę swoją drogą, znaczy nas, tak. E, o to chodzi tutaj w tej, w tej analogii, moją córkę. Powiem tylko tyle: gdyby moja córka, moja żona dowiedziała się, że ja wspieram kogoś, kto mi krzywdzi dzieciaka, to prawdopodobnie nawet nie zechciałaby mi powiedzieć, że jestem porypany, tylko po prostu wymieniłaby zamki i został, zostałbym na drzwiach kartkę pod tytułem Pomyliło ci się, jesteś ojcem, mężem, a nie sąsiadem w pierwszej kolejności, nie umiesz wybrać, kto jest dla ciebie najważniejszy, to wypierdzielaj stąd. Tak by mnie potraktowała żona, miałaby 100% racji. Dziwne, dziwne jest zachowanie naszych polityków, ale dobrze. Dobrze, że przynajmniej dostajemy wsparcie od, od, naszych, mm, od naszych sąsiadów. Więc zacznijmy od tego artykułu, przeczytajmy go sobie i skomentujmy. Polsat news, Polsad news, protest na granicy z Ukrainą. Słowacy przyłączają się do polskich przewoźników. Kierowcy w. Przepraszam, kierowcy zrzeszeni w Unii Przewoźników Słowacji, w skrócie u nas, zdecydowali w środę o blokadzie jedynego przejścia granicznego z Ukrainą. Wyżne, nemeckie chorod, które przeznaczone jest dla ciężarówek. U nas oświadcza, że przyłączą się do polskiego Przepraszam, u nas oświadcza, że przyłącza się do polskiego protestu na granicy z Ukrainą. Słowacka blokada ma rozpocząć się w piątek o godzinie 15 i trwać do odwołania. Czy jak widać, Słowacy idą na twardo, mają tylko jedno przejście graniczne z krainą U, e, i jutro od 15 zaczynają je blokować po całości, do odwołania. Słowaccy przewoźnicy w oświadczeniu napisali, że Przyłączą się do polskiego protestu, który od sześciu tygodni trwa na polsko-ukraińskich przejściach drogowych. Nie możemy zostawić ich osamotnionych w walce, oświadcza u nas. Słowaccy transportowcy z u nas krytykują Unię Europejską za zniesienie systemu zezwoleń dla ukraińskich firm transportowych. Zdaniem słowackich przewoźników, Unia Europejska podjęła decyzję na ich niekorzyść. U nas zapowiedziała, że nie będzie w żadnym przypadku ograniczać transportów humanitarnych, pomocy wojskowej, przewozu żywych zwierząt, paliwa oraz towarów spożywczych. I to jest bardzo ważna rzecz, bo jednym z elementów krzywdzenia nas Polaków przez Ukrainę jest szkolowanie. Kłamią na nasz temat tempą propagandę stosują, ale ona niestety działa i ta tempa propaganda, która również jest um, w polskich social mediach przez ludzi, którzy mówią po polsku i nawet niektórzy twierdzą, że są Polakami chociaż jakby im tam um, popatrzeć w korzenie to um, no, dużo, że się tak wyrażę um, korzeni prowadzi na Ukrainę, do Izraela um, Mówię tutaj o jednej osobie, no ale pan mówi po polsku, ma obywatelstwo polskie i choć raczej reprezentuje interes amerykański, to jednak cały czas jest nazywany polskim analitykiem i polskim geopolitykiem. No i drodzy Państwo, tutaj mamy taką propagandę, że my, znaczy nasi przewoźnicy protestując, wspierają Putina. Oni oczywiście, tutaj ci amerykańscy propagandyści nie wspierają propagandę ukraińską, kłamliwą przeciwko Polsce, bo tutaj żadnego wsparcia Putina nie ma. Tutaj jest ochrona swojego własnego rynku i swoich własnych biznesów. Natomiast e, nas się szkaluje, kłamiąc na nas temat, że uwaga, nie, w, nie wpuszczamy pomocy humanitarnej, nie wpuszczamy transportów dla wojska e, i innych tego typu rzeczy. No to, drodzy Państwo, wpuszczamy. E, protestujący przewoźnicy jak najbardziej jak najbardziej wpuszczają. E, zarówno te, te wszystkie rzeczy, właśnie, e, czyli transport humanitarny, pomocy, pomoc wojskowa i inne tego typu rzeczy są całkowicie przepuszczane, ba, e, przepuszczane są także w, w pewien, e, na pewien taki krótki czas, znaczy w, z pewnymi ograniczeniami, również inne transporty. Tyle tylko, że jak to już ujawniałem wcześniej na Ukrainie, e, no pomocą humanitarną kurde potrafi być wszystko. I pamiętacie, to było w tym vlogu, w którym y, nagłaśniałem to, co się tam wydało już ponad wszelką wątpliwość, mówiąc krótko, że no, na Ukrainie jest pioruńska korupcja. Kilkadziesiąt procent pomocy humanitarnej jest kradziona, y, trafia na przykład do sklepów, że dzieją się tam naprawdę straszne rzeczy. No i tam, między innymi, za mediami głównego nurtu nagłaśniałem, w jaki sposób Ukraińcy no, wykorzystują tą wojnę do swoich celów. I tam był dokładnie przykład podany w jednym z mediów głównego nurtu, że wjeżdżał sobie na Ukrainę luksusowy samochód. Prawdopodobnie kupiony w Europie po to, żeby go sprzedać bogatemu Ukraińcowi lub ściągnięty przez bogatego Ukraińca lub też, ciekawe, bardzo możliwe, że do reeksportu do Rosji, bo jakiś czas temu gruchnęła informacja, że w Rosji Pojawia się całkiem sporo y, luksusowych samochodów zachodnich, które, o dziwo, podobno są właśnie kupowane z Europy za pośrednictwem Ukrainy. Taka, ta, taka rzecz, wiecie, wojna wojną, ale handelek musi odchodzić, prawda? My musimy cierpieć i biednieć dla dobra Ukrainy, a Ukraińcy mogą zarabiać na. Handlu z Rosją, zresztą to nagłaśniałem jakiś czas temu w specjalnym vlogu, zwracałem uwagę na jakie dziwne rzeczy się dzieją, bo tam patologie są po obu stronach. Na przykład Ukraina sprzedawała surowce, które potem Rosja przerabiała na elementy uzbrojenia, przy pomocy którego krzywdziła Ukraińców, ale także była taka sytuacja, że ukraińskie czołgi były napędzane Rosyjską ropą, także, drodzy państwo, tam dziwne rzeczy, że się tak wyrażę, szły w obie strony i to bardzo, bardzo dziwne. No ale wracając, jedzie sobie taki luksusowy samochód, i do, to jest dokładny cytat: e, w bagażniku ma kilka paczek Pampersów i już podjeżdża jako pomoc humanitarna. To wcale nie jest import na kołach luksusowego samochodu? Nie, to jest, drodzy państwo, transport z pomocą humanitarną. Tak to Ukraińcy yy, nazywają. I teraz ci protestujący Polacy bardzo mocno pokazują, jak wygląda ta rzekoma pomoc humanitarna, której to rzekomo nie wpuszczamy na Ukrainę. Na przykład takie, nie wiem jak to się nazywa, jak, jak tam jest jeden czy dwa samochody, to, to się nazywa ląża. Takie duże naczepy. Dwupiętrowe, na których stoi bardzo dużo samochodów osobowych, często luksusowych, o nie, nie terenowych, nie, nie do użytku na froncie, takich do użytku na przykład przez skorumpowanych ukraińskich urzędników, którzy dzięki wojnie bardzo mocno się e, dorobili. O tacy. I to próbowano, drodzy Państwo, nam wmawiać, że to jest humanitarka. E, I to jest skandal, że media piszące po polsku do Polaków. Nie nagłaśniają tego typu tematów, być może dlatego, że siedzą głęboko w kieszeni politykom, a politycy sobie tego nie życzą. A jak niektóre media siedzą głęboko w politykom, to na przykład co jakiś czas widać po, po informacjach, które wychodzą. Tutaj, na przykład, 2 miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości, czyli de facto od pisowców szeroko rozumianych, bo od suwerennej Polski, od dziobrystów, dla tego i tego media, tu to, tu tamto, prawda? Dużo jest takie powszechne przekonanie, że Telewizja Trwam i Radio Maryja jest uzależniona od pieniędzy publicznych. No, jak głęboko poszukać, to można się zdziwić, jak wiele, jak bardzo różnych. Mediów w rzeczywistości. Także nie dość, że, że po prostu nas szkalują, że yy idzie w świat przekaz, że my jesteśmy sojusznikami Putina, że blokujemy wjazd na Ukrainę produktów, które są niezbędne do wysiłku wojennego Ukrainy, a potem przyjeżdżają Polacy z kamerą, patrzą, o kurde, luksusowe samochody na pace, bynajmniej nie terenówki. Czytamy sobie dalej. U nas zapowiedziała, że nie, beń, że nie będzie w żadnym przypadku ograniczać transportów humanitarnych, pomocy wojskowej, przewozu żywych zwierząt, paliwa oraz ym, towarów spożywczych. Polscy przewoźnicy protestują. Środa jest 24 dniem protestu polskich przewoźników na granicy z Ukrainą. Kolejki ciężarówek na przejściach mają po kilkanaście kilometrów. Od 6 listopada. Na przejściach z Ukrainą w Dorochucku i Chrebennem, województwo lubelskie oraz w Korczowej, województwo podkarpackie trwa protest polskich przewoźników, którzy przepuszczają kilka aut na godzinę. Protestujący domagają się wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy. Z wyłączeniem pomocy humanitarnej, czyli humanitarkę mogą sobie wozić, ale prawdziwą humanitarkę, jak rozumiem, a nie um, wsadzą sobie na pakę ciężarówki nie wiem 20 luksusowych samochodów każdemu do bagażnika wsadzą po 5 paczek panpersów i to już jest niby um, pomoc humanitarna. I zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego. Czyli jeszcze raz. Protestujący domagają się między innymi wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewozy rzeczy. Z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego, zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenie ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. To jest ta kolejka, która, jeśli dobrze zrozumiałem, jest wykorzystywana między innymi do prześladowania polskich kierowców. Ostatnio gruchnęła informacja, że tam chyba 500 czy 1500, chyba 500 polskich kierowców no, wyleciało. Z tej um, kolejki i miało przez to problemy. Ona jest po prostu no, wykorzystywana do prześladowania Polaków. Z kolei od 23 listopada w Medyce protestują również rolnicy. W poniedziałek poinformowali, że ich protest na tym przejściu granicznym ma potrwać do 4, 3 stycznia 2024. To jest bardzo ważna informacja. Kolej, yy, polscy rolnicy no też przyłączyli się do protestujących, hmm, protestujących kierowców, no bo pamiętają, co było, co było w okolicy wakacji, prawda? Jak tutaj hmm, pisowcy wpuszczali do Polski, no, nazwać to produktami rolnymi wątpliwej jakości, to tak jakby nazwać mnie nie do końca przystojnym. No, drodzy państwo, tam potem wyszło, że kilkadziesiąt procent tego zboża było po prostu zatrute i jedzenie go no, zagrażało życiu i zdrowiu. A lista firm, które to cholerstwo ściągały, ma kilka, kilka kartek. To nie jest tak, że kilka tych produktów, kilka firm to ściągało. To, to ściągane było masowo i potem masowo się rozeszło po Polsce. Potem ta mąka pewnie szła dalej, dalej, dalej. Nie, to pewnie polskie dziecko zostało, przepraszam za wrażenie, podtrute, nadtrute um, ukraińskimi produktami rolnymi. Także tutaj jeszcze raz cały czas to podkreślam. To nie chodzi, drodzy Państwo, tylko o to, że Ukraina. Em, no, nie, żeby zarabiać, e, chciała zniszczyć polskie rolnictwo. Ale również e, tutaj chodziło o zdrowie i a być może nawet życie konsumentów. I. To też nie jest w porządku, że dopiero teraz ujawniono listę tych firm, które to ściągnęły, jak jest dość prawdopodobne, że te produkty rolne zostały już, przepraszam, przetworzone, przemielone i zjedzone. To teraz to jest taka trochę, kurde, musztarda po obiedzie. Ja bowiem tylko tyle. Osobiście uważam, że każdego polityka, który mógł się temu sprzeciw, sprzeciwić, a nie sprzeciwił, ja bym wskazał na dożywotnie jedzenie produktów rolnych z Ukrainy. Wydaje mi się, że to by była kara całkowicie adekwatna. Wiecie, skoro nasze dzieci według nich mogły to jeść, to według mnie mogą jeść to oni. Piszcie w komentarzach, czy wy się zgadzacie. Także nasi rolnicy zaczęli wspierać protest. No, szkoda, że tego protestu w żaden sposób nie wspierają ci, którzy powinni, czyli polskie służby. Zwróćcie uwagę, że Ukraińcy mają całkowite wsparcie ze strony swojego rządu, my, znaczy na, nasi przewoźnicy e, no mają wsparcie od Słowaków, nasi przewoźnicy mają wsparcie od rolników, nasi przewoźnicy od rządu ani polityków nie mają wsparcia, a wręcz powiedziałbym kop w dupę. E, przypominam, że już jakieś dwa tygodnie temu nagłaśniałem, że ludzie nazywający się policją, a nie zasługujący na miano e, policjanta, bo policjant e, jest po to, żeby, cytuję, chronić i służyć obywateli, a nie wysługiwać się politykom. I każdy, kto krzywdzi obywateli e, w interesie polityków, nie, po, nie ma prawa nazywać siebie policjantem, jest po prostu poli, politycznym sługusem. I ci polityczni sługusi, podający się za policjantów i niestety z przywilejami policyjnymi uzbrojeni, z czapką z orłem i z prawem do wcześniejszej emerytury policyjnej, no, krzywdzili polskich przewoźników w ten sposób, że eskortowali ukraińskie ciężarówki na granicę, czyli łamali protest polskich polskich mm, Polskich tych polskich przewoźników, a jednocześnie ci sa, ta sama formacja, na czele której stoi cały czas mister Granatnik, który nie rozróżnia granatników od głośników Bluetooth. Tutaj taka mała gwiazdeczka. Może byśmy zaczęli masową produkcję głośników Bluetooth i zaczęli je wysyłać w warunkach bojowych na Ukrainę. Może warto, żeby na przykład Ukraina się przy pomocy tych głośników Bluetooth Broniła, może to nie jest głupi pomysł, taki jeśli śmieszek, heheszek, mam nadzieję, że zabawne. No, ta sama formacja, właśnie na czele której Mister Granatnik stoi, no, jakoś nie umie zrobić porządku, gdy, jeszcze raz przytoczymy y, tytuł z portalu, do rzeczy: Ukraińscy kierowcy blokują drogi w polskich miastach. Dlaczego Ukraińscy kierowcy blokują drogi w polskich miastach? To, to jest coś nie do pomyślenia, drodzy Państwo. Na podstawie czego oni krzywdzą Polaków. Nie podoba im się coś, co się dzieje, więc sobie uzurpują prawo skrzywdzić Polaków, blokować drogi w polskich miastach. To jest, po prostu, drodzy Państwo, skandal. Jeszcze raz podkreślam, co będzie, jak na przykład dojdzie do wniosku jakiś rząd, że to jest skandal, że my Polacy często umieramy w kolejkach do lekarza albo nasze zdrowie się. Yy, Drastycznie pogarsza w kolejce do lekarza, gdzie dochodzi do jakichś kuriozów, że nawet dziecko ma problem z dostaniem się do lekarza pierwszego kontaktu tego samego dnia, gdy zachoruje, tylko trzeba za to płacić, mimo że jest się ubezpieczonym. A dzieje się to między innymi dlatego, że Ukraińcy korzystają na przez, z, z Polskiego Systemu Opieki Zdrowotnej na takich samych zasadach, jakby Polacy, w sytuacji, w której nie pracują w Polsce i nie odprowadzają składek. Bo jeśli pracują w Polsce, odprowadzają składki, są ubezpieczeni i mają prawo do korzystania z ubezpieczenia, jak każdy inny. Ale w sytuacji, w której nie mają takiego prawa, nie są członkami Unii Europejskiej, Dlaczego mają to robić na nasz koszt? To podwójnie, bo my za to płacimy, a także <laughs> jakby wypierają nas w kolejek do lekarza. I ktoś dojdzie do wniosku, że kurde, koniec, koniec z takim uprzywilejowaniem obcych względem swoich. No i no już nie będą mogli się leczyć na nasz koszt. To co? W odwecie w zablokują nam szpitale i przychodnie? Bo im się nie podoba? A jeśli. Ja tutaj jeszcze raz podkreślę, że jestem przeciwko przymusowej służbie wojskowej, ale jeśli polscy politycy uznają, że naprawdę będą próbować odsyłać Ukraińców przymusowo na Ukrainę, żeby walczyli, to co będą do nas strzelać? Zwróćcie uwagę, że decyzję na pewno podejmą politycy, jeśli promować ją będą ci, którzy już promowali, czyli ci propagandyści prowojenni. Ale przecież nie do nich będą ewentualnie strzelać, tylko do nas, zwykłych Polaków. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, drodzy Państwo. Jestem wręcz przekonany, że do tego nie dojdzie, jestem dobrej myśli. Tylko pokazuje, że jesteśmy w jakimś naprawdę bardzo, bardzo porąbanym systemie, w którym za dobroć odpowiada nam się wyzyskiem i próbą. Szkodzenia naszej gospodarce a także stanowi zdrowia. Patrz tutaj, <laughs> nie należy tej jakości produkty rolne, którymi Ukraina zalała polski rynek przy zgodzie polskich polityków. Znaczy polityków rządzących Polską nie będę nazywał pisowców polskimi politykami, bo nie reprezentują interesu polskiego. W związku z tym są politykami kogoś innego, czy ich interesów reprezentują, prawda? No i jak, jak, jak daleko się posuniemy? I zwróćcie uwagę, że w Sejmie pan Hołownia bardzo ładnie się wdaje w pyskóweczki, masakruje sobie tych polityków, yy, znaczy właśnie rządu, opozycji i tak dalej. Jak to nazwać? Antypisu, tak? Ale dlaczego tym się nie zajmie? Dlaczego, drodzy państwo, ten protest trwa już prawie miesiąc? W ogóle, dlaczego ten protest musi trwać? Dlaczego do tego dopuszczono? To jest skandal. Ja przypomnę jeszcze tylko, że to bardzo możliwe, że podobnie jak w przypadku rolnictwa, wcale nie chodziło o wsparcie Ukrainy, bo na tym zalewie e, polskie, e, polskiego rynku ukraińskimi produktami żywnościowymi wcale nie zarabiali ukraińscy chłopi, tylko zarabiały tak zwane e, agro... Boże. No, wielkie korporacje rolnicze, e, które miały gigantyczne... <śmiech> 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 Przepraszam. Gigantyczne połacie ziemskie, prawda? E, to się chyba agr, nie agrokołchozy, tylko jakoś inaczej nazywało. Wielcy oligarchowie, którzy mieli po gigantyczne obszary zarabiali kupę pieniędzy. Tak samo tutaj. Jestem przekonany, że te firmy transportowe ukraińskie Y, które nagle tak wypierają Polskę, to nie należą do Ukraińców. Albo Ukraińcy są tam tylko słupami. Jestem przekonany, że na przykład y, one są niemieckie czy francuskie. Zwróćcie uwagę, że Niemcom i Francuzom bardzo, jak kilka lat temu, y, ością w gardle stanęło to, że my Polacy zaczęliśmy dominować na jakimś rynku, na rynku transportowym. I teraz zobaczcie, jaka jest bardzo ciekawa sytuacja. Poprzez uprzywilejowanie prawne pozwalają ukraińskim firmom zniszczyć polski transport. Jak Ukraińcy dopną swego, zniszczą polski transport, przejmą go. Wystarczy cofnąć to uprzywilejowanie prawne. Na mocy po prostu zwykłych decyzji politycznych stwierdzi, że oni jednak nie mogą tutaj przyjeżdżać. Będą mieć tak limity licencje. No i co? No i będzie zniszczony rynek, z którego polskie firmy będą wyparte, a na mocy decyzji politycznej wyparte będą też firmy ukraińskie. Czyli będzie, przepraszam za wyrażenie, pusty dziewiczy rynek, na który będą mogły sobie wejść firmy niemieckie i francuskie, lub też, drodzy państwo, może się w ogóle tak okazać, że <śmiech> 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 przepraszam, cała ta sytuacja będzie mogła zostać, no bo formalnie to będą firmy ukraińskie, ale ważne do kogo będą należeć, a należeć będą na przykład do Niemców i Francuzów. Tyle, drodzy państwo. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia i pa!